Strajk nauczycieli nadal trwa. Za chwilę przekonamy się, co mieszkańcy Białej Podlaskiej myślą o tej formie protestu. Dzień dobry, mam pytanie. Co pani myśli o strajku nauczycieli? Ja osobiście myślę, że nauczyciele powinni strajkować, bo powinni zarabiać swoją pensję. Oczywiście, tak jak każdy. No ale oprócz nauczycieli, to dzieci też poszkodowane są w sensie tym. Jeżeli mam być szczera, niezbyt mi się to podoba. A dlaczego? Wydaje mi się, że to nie jest czas ani miejsce. No ja już dawno ukończyłam szkołę i wydaje mi się, że nauczyciele powinni uszanować to i dać młodym ludziom ukończyć w spokoju, zdać egzaminy. A zwłaszcza, że egzamin jest dla nich już wystarczającą dużą formą stresu. Niech strajkują. Czyli dobrze robią. Popieram. A ty cieszysz się, że jest strajk, czy nie? Cieszę się. A dlaczego się cieszysz? Bo nie ma szkoły. Znaczy, zależy, bo na przykład jak chodzi o egzaminy, to tak niezbyt jesteśmy za, bo mogły się nie odbyć, ale no niech walczą o swoje. Czy uważasz, że to jest dobra forma? No tak pół na pół. Tak jakby popieramy, ale no nie naszym kosztem. Okay. Całą duszą, całym sercem jestem za, bo byłam nauczycielką. No tak, to zmienia punkt widzenia. Także wierzę, że im się uda. Trzymam kciuki, żeby jak najbardziej się udało. Muszą strajkować i mają rację, że strajkują. Myślę, że nie powinien się odbywać. Jestem bardzo negatywnie do tego nastawiony, a szczególnie jeśli chodzi o gimnazjalistów i ośmioklasistów. Dlatego i o maturzystów oczywiście za chwilę, dlatego że to tutaj decyduje się ich przyszłość. Jeden dzień decyduje o tym, co będzie się działo z tym młodym człowiekiem dalej. Także absolutnie jestem przeciwny. Dziękuję bardzo. Powiem szczerze, że jestem i za, i przeciw. A co jest za, a co jest przeciw? Za, bo każdy może strajkować, bo mamy, bo mamy wolność wyboru, a przeciw, bo dzieci cierpią. Bo jednak jest stres i przed maturami i nawet jeżeli strajk się utrzyma, to przecież nie wszystkie dzieci mają dobre stopnie i no i nie wiadomo jak będzie. Moim zdaniem tak nie za bardzo, ponieważ będziemy musieli jakoś odrabiać te godziny, czyli na przykład będziemy musieli chodzić w sobotę do szkoły albo nawet w wakacje chodzić do szkoły, więc trochę tak nie bardzo moim zdaniem. No, ale z drugiej strony jest wolne. To... Korzystacie. Za zakupy? Zakupy nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Obojętne. To oni walczą ich sprawa, czy tam chcą tą podwyżkę, czy nie. Dokładnych ich zarobków nie znamy, więc no trochę obojętne. Wolne mamy, także... Tak. Okej, bo wy już skończyliście szkołę. Nie, jeszcze nie. A który jesteście? Druga technikum. Okej, czyli na dobrą sprawę... Dla nas to jest obojętne, bo do trzeciej klasy i tak nie potrzebujemy jakoś za bardzo świadectwa ani niczego, więc... No więc możemy mieć wolne. No neutralni jesteśmy. A czy taka forma strajku jest słuszna? Czy powinni w jakiś inny sposób dobiegać swoich praw? Powinni w inny sposób po prostu strajkować, dlatego że dzieci akurat w obecnym stanie są w domu, przy rodzicach, a rodzice też pracują po prostu. Jakoś to inaczej skonstruować, żeby strajk odbywał się w inny sposób może. I wybrać inny termin niż na matury. No tak na przykład początek września, kiedy to nikomu nie szkodzi. Myślę, że to też trochę specjalnie zrobione, żeby zauważyć to. No tak, ale jednak matura i testy to no, trochę szkodzi dla uczniów. Ciężki termin. No, wy się jeszcze uczycie w szkole średniej, prawda? Tak. A miałeś dzisiaj zajęcia? Nie. Okej, jakie zgodne. A dlaczego nie miałeś tych zajęć? O tak może zapytam. No bo jest strajk. Okej, i co o tym myślicie? O strajku. Bardzo fajnie. Fajnie, bo? Fajnie, bo nie mamy zajęć, ale gorzej jak będą kazali odrabiać. No, dlaczego nie jestem w szkole? Bo są strajki nauczycieli. Okej, i co o tym myślisz? Że w sumie powinni więcej zarabiać, bo jak patrzę na moją klasę, która zachowuje się czasami słabo, to powinni więcej zarabiać nauczyciele, faktycznie jestem za tym strajkiem. Powinno być większe wynagrodzenie, bo faktycznie uczniowie dają im w kość. Tak. Jeżeli chodzi o zarobki nauczycieli, czy uważa pani, że one się plasują na dobrym poziomie, czy raczej za małym? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, ile oni zarabiają. I nie mnie to oceniać tak naprawdę. Jeżeli uważają, że troszeczkę za mało, okej, rozumiem, każdy ma prawo do strajku, tak? Tylko jest miejsce, jest czas na to. Znaczy jak na tą pracę, którą wykonują, to nie jest to wygórowane wynagrodzenie. Tak uważam. Czyli ta forma jest według pana... Znaczy forma może w moim przekonaniu nie jest adekwatna, można to zrobić może w inny sposób trochę, tak? Tym bardziej w tym okresie, gdzie są egzaminy i gimnazjalne, i ósmoklasisty. Moja córka dzisiaj też daje egzamin, dzięki Bogu.
u nich nie strajkują, okay. Więc egzamin się odbędzie, odbył już właściwie, tak? Więc myślę, że może okres nie jest odpowiedni, tak? Ale co do zasady popieram. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jak widzimy, nastroje są różne, a zdania podzielone. My na bieżąco będziemy śledzić ten temat. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.